Hej wszystkim, dzisiaj witam w mojej kuchni. Wiem, że wiele z Was tęskniło za moją kuchnią. I chciałam bardzo się podzielić z Wami przepisem, który jest absolutnie wyśmienity, przepyszny. Ja bardzo lubię oglądać kanały kulinarne i programy kulinarne. I ostatnio bardzo polubiłam podróże z Pascalem, bodajże się nazywa. I Pascal Borodnicki podróżuje po różnych częściach świata i pokazuje fajne dania. I pokazywał coś, co mi wpadło w oko. Postanowiłam to nieco zmodyfikować do swoich własnych potrzeb i właśnie to danie jest tak, tak podstawowe i takie fajne, że przyjmuje z łatwością różne dodatkowe składniki, w zależności co macie aktualnie powiedzmy w lodówce, i ja takie dania bardzo lubię, więc podstawowym takim przepisem Pascala były papryka, czerwona papryka, którą pokroiłam już w kosteczkę i teraz wrzucam ją na rozgrzaną oliwę. Moją modyfikacją do tego, bo on nie miał poza tym żadnych warzyw, ja postanowiłam dodać również, dodaję zawsze marchewkę, również pokrojoną w kosteczkę, bo dodaję takie, po prostu jest tego więcej, dodaję ciekawszego dodatkowego smaku i tekstury, tak, bo ja bardzo lubię marchewkę, więc dodaję do wszystkiego. I to się chwilkę teraz podsmaży. Papryka z marchewką już są przesmażone i teraz dodaję mleczko kokosowe. I tak również było w oryginalnym przepisie Pascala. Po prostu dodawał paprykę, podsmażył, dodał mleczko kokosowe. I ja bardzo polecam mleczko z Lidla. Jeżeli mieszkacie w Anglii, nie wiem czy w Polsce w asortymencie jest takie mleczko kokosowe. Podejrzewam, czy teraz już jest... Hałas. Podejrzewam, że teraz już jest łatwiej dostępne. I ja sprawdziłam różne mleczka i to z Lidla ma najwięcej procentowo kokosu i poza tym jest bardzo tanie, jakieś 80 pi. Także cała ta zawartość idzie na patelnię i teraz to chwilkę podgrzewam, aż delikatnie zgęstnieje. W ogóle dobrze jest rozgrzać żołądek przed obiadem małym szprycem, to jest absolutnie moje zalecenie na zdrowie. Teraz dodam troszkę pieprzu świeżo zmielonego. I teraz na tym etapie możecie dodać praktycznie wszystko. Ja próbowałam to z curry, bardzo dobre. Możecie dodać do tego, nie wiem, bazylii, tymianku, mieszanki, przypraw, co tam naprawdę lubicie. Ja odkryłam coś takiego fajnego w Tesco. Czekajcie. Trzeba otworzyć. To się nazywa... Gdzież jest ta ostrość? O, to się nazywa Korma Paste i to jest z tej serii Tesco Finest i to jest taka pasta, gdzie w formie pasty to jest, która jest do tego idealna moim zdaniem. Zawiera migdały, kokos, suszone pomidory. Taka konkretna łyżka wystarczy na jedno danie. To wystarczy na bardzo długo taka pasta, bo po jednej łyżeczce dodajecie naprawdę, ma w sobie mnóstwo smaku i tak fajnie wzbogaca to danie, naprawdę pycha. Poszukajcie u siebie w Tesco, jak mieszkacie w Anglii, to na pewno znajdziecie. Na dziale z orientalną, z indyjską, tak, z indyjskimi przyprawami. Jak widzicie, jaki bardzo fajny kolor. I ze mleczko zaczyna gęstnieć. Uwielbiam smak w ogóle mleczka kokosowego w daniu. W ogóle kokos. Ma taki przyjemny aromat i bardzo delikatny, fajny kokosowy smak. I teraz na koniec mojego gotowania, tak? To już prawie koniec. Szybko, nie? Dodaję krewetki. Oryginalnie Pascal pokazywał to danie z kawałkiem ryby. Robiłam to również z kawałkiem ryby. Taki biały, zwykły filet. Ale jednak wolę krewetki, dorzucam krewetki. Robiłam również z kurczakiem, dlatego tak lubię to danie, bo cokolwiek macie tam w lodówce, czy cokolwiek kupicie, czy coś wam zostanie, to możecie to wrzucić. Mleczko kokosowe, trochę warzyw, przyprawy i z ryżem, jest przepyszne. I ja mam tutaj krewetki, te duże, king prawns. I one mają ogonki akurat i są już różowe, więc są podgotowane, dlatego je daję na końcu, żeby były takie fajne, chrupkie, świeże. I teraz wykładam mój sos na miskę.
I tutaj mam ugotowany brązowy ryż, który również wykładam na miskę z boku. I teraz aż się prosi o coś zielonego. I takim moim dodatkowym składnikiem jest fasolka ugotowana na pół twardo. Dodaję troszkę, troszkę tutaj koloru i smaku. I na koniec przystrajam pietruchą. I to jest gotowe danie. Mam nadzieję, że Wam będzie smakować. Koniecznie spróbujcie i dajcie mi znać, co myślicie. No i mam nadzieję, że jeszcze pojawią się jakieś filmiki o gotowaniu. Pozdrawiam Was wszystkie. Smacznego. Pa, pa!